Misja specjalna w RMF FM. Hans Kloss. Historia prawdziwa. Nazwisko? Hans Kloss. Hans Kloss. Tak jest. Gdzieś już słyszałem to nazwisko. Hans Kloss pojawił się na ekranach telewizorów w 1965 roku. Zaczynał w teatrze telewizji, a ponieważ zdobył ogromne grono wielbicieli i wielbicielek, postanowiono nakręcić o nim serial. Oczywiście nie byłoby tego sukcesu, gdyby nie dobry scenariusz, który stworzyli Andrzej Szypulski i Zbigniew Safian, ukrywający się pod wspólnym pseudonimem Andrzej Zbych, oraz odtwórca głównej roli Stanisław Mikulski, o którym powszechnie mówiono, że wygląda lepiej w mundurze niemieckim niż polskim. Kiedy więc Kloss Mikulski przez 18 odcinków odkrywał tajemnicę III Rzeszy, widzowie zadawali sobie pytanie, czy Polska Ludowa rzeczywiście miała kiedyś tak znakomitego asa wywiadu? Odpowiedź pojawiła się szybko. Pewnego dnia, choć na podstawie nieprecyzyjnych relacji trudno o dokładną datę, autorów scenariusza odwiedził Artur Ritter Jastrzębski. Nie pamiętam już, kiedy i gdzie się spotkaliśmy. Wspominał Zbigniew Safian. To postać odrażająca. Mówił o Ritterze profesor Paweł Wieczorkiewicz. Po wojnie był wysokim funkcjonariuszem bezpieki. Uchodził za sumiennego wykonawcę ludobójczej polityki, a potem pracował między innymi w sztabie generalnym Wojska Polskiego. A co robili w czasie wojny? Oficjalna wersja mówi, że był tylko w SA. Ale to bzdura kompletna, gdyż służył w gestapo. On prawdopodobnie był najpierw agentem sowieckim w partii komunistycznej, a potem w strukturach niemieckich. Zrobił ogromną karierę, o której wciąż bardzo mało wiemy. A dokładniej? Dokładniej to wiadomo, że w 1927 roku związał się z KPP, Komunistyczną Partią Polski. Miał wtedy 21 lat i bogatą przeszłość młodzieżowego działacza komunistycznego. Musiał się wyróżniać, bo 5 lat później wyjechał do Moskwy na roczny kurs w Szkole Wojskowo-Politycznej Polskiej Sekcji Międzynarodówki Komunistycznej. Z perspektywy lat stwierdzam, że szkoła ta była dla mnie startem w życie. Napisał we wspomnieniach Ritter. Szkoła ta miała zadanie przygotować przyszłych dowódców rewolucyjnych walk zbrojnych proletariatu. I dodajmy szpiegów. To właśnie pod zarzutem szpiegostwa zaaresztowano Artura Rittera po powrocie do kraju. Co działo się z nim dalej? Tu relacje są rozbieżne. On sam twierdzi, że nadal pracował dla KPP. Najpierw w Poznaniu, potem w Krakowie i w Tarnowie. Po rozwiązaniu KPP przez Komintern w 1938, co przeżyłem jako najcięższy cios, podjąłem pracę w społecznym przedsiębiorstwie budowlanym w Warszawie. W tym też czasie Artur Ritter ożenił się, miał dwoje dzieci. Czyli na pierwszy rzut oka nic nadzwyczajnego. I tu z pomocą przychodzą historycy, którym ta niespodziewana zmiana trybu życia wydała się podejrzana. Próbowali więc doszukać się drugiego dna. I co się okazało? Prawdopodobnie wiadomość o aresztowaniu Rittera w Polsce musiała zapalić w Moskwie ostrzegawcze światło. Jakby nie było, należało na pewien czas zrezygnować z jego usług. Dlatego tajnymi kanałami polecono Ritterowi wypisać się z KPP i zacząć życie porządnego obywatela. Przez następne 3 lata Ritter był tak zwanym uśpionym szpiegiem i nie zmienił tego wybuch wojny. Owszem, Ritter tym razem prawdopodobnie na własną odpowiedzialność przeniósł się z Warszawy do Białegostoku, innymi słowy zmienił okupację niemiecką na radziecką. Co może wydawać się dziwne, bowiem jako Niemiec z pochodzenia mógł czuć się w Warszawie bezpiecznie. Dopóki gestapo nie dowie się o jego komunistycznej przeszłości, a to, że się dowie, było pewne. I to chyba był argument, który przeważył. Wiosną 1941 w mieszkaniu Rittera zjawił się oficer NKWD z krótkim rozkazem. Wracacie do służby, towarzyszu. Przeszedłem z konieczności przyspieszony kurs podstawowych metod prowadzenia pracy wywiadowczej, zwłaszcza umiejętności rozpoznawania sił zbrojnych przeciwnika. Żona wraz z dziećmi miała wyjechać do Związku Radzieckiego. Mnie oczekiwała wyprawa do Generalnego Gubernatorstwa. Ritter dostał konkretne zadanie. Wykorzystując swoje pochodzenie, przemienić się w Niemca. Tymczasem 22 czerwca 1941 roku wybuchła wojna niemiecko-radziecka. Wehrmacht wkroczył do Białegostoku i kontakt między Moskwą a Ritterem się urwał. Pół roku później, w nocy z 27 na 28 grudnia, pod Wiązowną, niedaleko Warszawy, wylądowała tak zwana grupa inicjatywna. Przylecieli z Moskwy, więc nie trudno się domyślić, że działali na rozkaz Stalina. Najbardziej znana trójka tej grupy, Nowotko, Finder i Mołojec, dostali zadanie utworzenia Polskiej Partii Robotniczej, a w dalszej perspektywie również rządu przyszłej Polski Ludowej.
Lecz w tej grupie był również Czesław Skoniecki, człowiek odpowiedzialny za zorganizowanie w Polsce komunistycznej siatki wywiadu. Pierwszym zadaniem, które dostał od Stalina, było nawiązanie kontaktu z zaginionym szpiegiem NKWD Arturem Ritterem. Zadania nie wykonał osobiście. Pomogła mu w tym Maria Rutkiewicz, radiotelegrafistka i szwagierka Rittera. Marysia Rutkiewicz pierwsza zjawiła się w stolicy. A dzięki Marysi Czesław Skoniecki dowiedział się, że jestem już w Warszawie. Do Moskwy poleciała depesza z informacją o odnalezieniu szpiega, a w kilka dni później nadeszła odpowiedź, której treść umieścił Ritter we wspomnieniach pod tytułem Życie na krawędzi. Przedzierzgnąć się w Niemca, przystąpić do wykonywania zadań. Zmianę tożsamości rozpoczął Ritter od złożenia wniosku o przyznanie praw Reichsdeutscha, co zresztą poszło nad wyraz sprawnie, głównie dzięki przedwojennym znajomościom. Drugim krokiem było wstąpienie do SA, jak napisał, z obowiązku obywatelskiego. Trzecim zatarcie komunistycznej działalności z czasów II RP. Nieocenioną pomoc okazał mi w tym major Wojska Polskiego Zygmunt Choryszowski. Dzięki niemu uzyskałem moją kartotekę, usuniętą jednocześnie z rejestru skazanych. Wyrobiłem małżonce Kenkartę na nazwisko Eugenii Jastrzębskiej, osoby opiekującej się moimi dziećmi, których matka zmarła przy porodzie. Rzecz jasna, dzieci uchodziły za bliźnięta i taki też był zapis w metrykach. Natomiast Ritter pozostał przy swoim nazwisku, bo jak mówił, Ritterowie to znany ród z Wirtembergii. Wreszcie trzeba było postarać się o nowe mieszkanie. Przeprowadziliśmy się do enklawy niemieckiej. Otrzymaliśmy obszerne, wielopokojowe i wygodne mieszkanie przy ulicy Rozbrat 34. Teraz Ritter mógł przystąpić do zadań szpiegowskich, które zlecała mu Moskwa, oczywiście za pośrednictwem Skonieckiego. Bo też i siatkę szpiegowską Skonieckiego trzeba było traktować jak placówkę NKWD. Jak działały wywiady radzieckie w okupowanej Polsce? Przede wszystkim agenci z GRU i NKWD mieli kontakty w Warszawie i Krakowie, a poza tym znaleźli pomoc w postaci agent wywiadu Gwardii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej. Właśnie w KC PPR zorganizowano Wydział Specjalny, który był placówką radzieckiego wywiadu głębokiego, pisze Piotr Kołakowski w książce Pretorianie Stalina. Tak zwana biała emigracja rosyjska współpracowała z Niemcami, a Stalin chciał wiedzieć, co biali kombinują. Okazało się jednak, że akurat te środowiska nie stanowią wielkiego zagrożenia dla Stalina. Mógł więc Artur Ritter, jeden z 11 szpiegów wydziału kierowanego przez Skonieckiego, zająć się sprawami pilniejszymi, czyli inwigilacją polskiego podziemia. Wywiad Gwardii Ludowej nie był wprawdzie tak sprawny jak Akowski, lecz mimo to udało się zebrać wiadomości o najważniejszych oficerach Komendy Głównej Armii Krajowej, ponad 300 żołnierzach AK oraz o 10 lokalach konspiracyjnych. Kontrwywiad Armii Krajowej oczywiście orientował się w działaniach wywiadu Gwardii Ludowej. Wiadomo było również oficerom AK, że komuniści pracują pod nadzorem radzieckim. W końcu przez oka sieci zastawianej przez kontrwywiad AK przeniknął cały legion szpiegów. Okazało się, że szczególną zajadłością szpiegowską wyróżniało się dwóch. Niejaki Boguś, Wellux, Bogusław Hrynkiewicz oraz Andrzej Artur Ritter. Na początku 1942 roku spotkałem przypadkowo na ulicy kolegę z lat gimnazjalnych, Bogusława Hrynkiewicza, zapisał Ritter. Przed laty razem należeliśmy do Związku Młodzieży Komunistycznej. Miałem do niego absolutne zaufanie. Jak się okazało, Hrynkiewicz miał cenne kontakty i pomysł na szpiegowanie. Pewnego dnia powiedział Ritterowi, że dostał propozycję wstąpienia do organizacji Miecz i Pług. Miecz i Pług założono u zarania konspiracji w październiku 1939 roku jako prawicową alternatywę dla ZWZ, późniejszej AK. Manipulowana przez Gestapo, które wprowadziło do jej kierownictwa swych agentów Zbigniewa Grada i Anatola Słowikowskiego, pisał profesor Wieczorkiewicz. Z czasem stała się również obiektem penetracji NKWD. To właśnie Hrynkiewicz oficjalnie zdekonspirował Grada i Słowikowskiego. A kiedy obaj zginęli z wyroku Sądu Polski Podziemnej, przejął kontrolę nad organizacją i, jak twierdzi Ritter, odniósł wielki sukces wywiadowczy. Chodziło o tajne ośrodki latających bomb V1 i rakiet V2 w Peenemünde. Wiadomo powszechnie, że sukces odkrycia tajemnicy niemieckich broni odwetowych przypisany jest ekspozyturze Lombard, pracującej pod egidą AK. Tylko nieliczni wiedzą jednak, pisał Ritter, że jedne z pierwszych danych o
PN-Münde uzyskała właśnie komórka Miecza i Pługa w okręgu bydgoskim, skąd wiadomość ta została dostarczona Hrynkiewiczowi. Dodać trzeba, że wspomniana tu komórka bydgoska ściśle współpracowała z Lombardem pod nazwą sieci wywiadowczej Bałtyk 303. Ritter zasługę odkrycia produkcji rakiet V2 przypisał Hrynkiewiczowi. Lecz znając pełny kontekst odkrycia tajemnic PN-Münde, wiadomo, że całą mozolną i ryzykowną robotę wykonali ludzie Lombardu. Hrynkiewicz otrzymał tylko meldunek, poniekąd trochę przypadkowo, ze sprawą wysokiej funkcji w organizacji Miecz i Pług. Większą rolę odegrał w innej operacji, która jednak, patrząc z perspektywy polskiej racji stanu, nie przynosi chwały ani jemu, ani Ritterowi. Może właśnie dlatego Ritter nic o tym nie napisał we wspomnieniach. 17 lutego 1944 roku Hrynkiewicz z dwoma żołnierzami Armii Ludowej i Gestapo dokonał napadu na lokal delegatury rządu na kraj przy ulicy Poznańskiej w Warszawie. Celem akcji było archiwum personalne, które przejęto w całości, a następnie podzielono. Pisał profesor Wieczorkiewicz. Niemcy wykorzystali zdobyte w ten sposób dokumenty do powierzchownych represji, natomiast NKWD po wkroczeniu wojsk sowieckich doszczętnie rozbiło na ich podstawie aparat podziemia. To była ostatnia znana historykom akcja Rittera. Tuż przed wybuchem powstania uciekł z Warszawy do Świdra. Wówczas już posługiwał się dokumentami na nazwisko Artur Jastrzębski. I pod tym nazwiskiem wpadł w ręce Rosjan. Odprowadzono go do sztabu 2. Armii Pancernej, gdzie przed pułkownikiem Szewczenką wyjawił swoje prawdziwe nazwisko i krótko opowiedział o zadaniach wykonywanych w Polsce. Co było potem? Według relacji Rittera w czasie powstania w Warszawie razem ze Skonieckim wylecieli do Moskwy. NKWD załatwiło im pokój w hotelu. Lub jak twierdzą historycy, przesiedział rok w więzieniu. Czas upływał nam na pisaniu sprawozdań z roboty okupacyjnej. Stopniowo odprężaliśmy się po koszmarnej okupacji. Nasza misja zakończyła się. To również nieprawda. Artur Ritter wrócił do Polski i zajął się walką z antykomunistycznym podziemiem. Dlaczego uważam, że Ritter był pierwowzorem Klossa? Pytał retorycznie profesor Wieczorkiewicz. Bo ze znanych mi agentów działających w niemieckiej skórze najbliżej mu do bohatera stawki. Czy tak było w istocie? To, co wiemy o działalności Rittera w okupowanej Polsce, raczej temu przeczy. Jak to się zatem stało, że Ritter był utożsamiany z Hansem Klossem? Zbigniew Safian, autor scenariusza serialu, przyznał, że nigdy nie słyszał o Ritterze Jastrzębskim. Skąd zatem pomysł na serial? Inspiracja przyszła z telewizji. Szefowa Teatru Sensacji pokazała nam rosyjską książeczkę o szpiegu działającym w armii hitlerowskiej i zaproponowała, abyśmy stworzyli coś podobnego. Resztę zrobiła wyobraźnia. I taka jest prawda. Nie jest również tajemnicą, że nazwisko Kloss wybrano z berlińskiej książki telefonicznej. Można powiedzieć, że Hans Kloss jest niczym Gruppenführer Wolf. Nie był stworzony z jednej, lecz z kilku postaci. Ritter Jastrzębski był tylko jedną z nich i to wcale nie najbardziej zasłużoną. Na przykład intryga 4. odcinka pod tytułem Café Rosé została zaczerpnięta z historii agenta wywiadu niemieckiego Eliasa Bazny, pseudonim Cicero. Podobno do stworzenia przygód kapitana Klossa wykorzystano jeszcze przeżycia asa wywiadu AK Kazimierza Leskiego oraz nikomu nieznanego Mikołaja Beliunga z pochodzenia Węgra. Do tego grona można jeszcze dodać Jerzego Sosnowskiego i Nikołaja Kuzniecowa, choć ten jest również uważany za pierwowzór Maxa von Stirlitza z radzieckiego serialu 17 mgnień wiosny. W obu przypadkach Klossa i Stirlitza autorzy seriali wykorzystywali motywy znane z życiorysów wielu szpiegów. I tak trzeba na to patrzeć. Dlaczego zatem Ritter Jastrzębski uważał się za Klossa? Bo to władze podsunęły autorom scenariusza takiego bohatera. Który, podkreślmy to jeszcze raz, z serialowym Klossem niewiele miał wspólnego. Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.